Dobra, przywitaj się z ludźmi. Mnie stresuje. Pomyśl sobie, że tam siedzi... Może mnie to stresuje się... tak, jak ciebie stresuje proszę, pokazywanie, proszę, że nagrywasz w galerii. Pani Katarzyna, twoja mama. To ja poczekam sobie tak, żeby tam, nie? Ty jesteś cwaniak, bo nagrywasz od 10 lat i gadasz. Gadam od 21. Powiedzmy razem cześć i ty wtedy powiesz. Nie, to powiedzmy razem cześć i ty wtedy powiesz. Nie, to jest ale... twój kanał, dlaczego, ale... dlaczego ja mam... Seria Simsów jest twoja. Witaj się. Chodź. A ja się pojawię znikąd. Cześć. I teraz ty dalej. Cześć. Powiedz, że też mężczyzna. W ostatnim odcinku to tego zabrakło, by wspomnieć o najważniejszym. Dobrze? No proszę. No dobra. Puść mi raz, proszę. Ale też radę. Cześć, z tej strony Jasiek i witam was w odcinku z Simsów. Jeszcze raz. Cześć, z tej strony... Cześć, z tej strony Jasiek i witam was w kolejnym odcinku z Simsów i ze mną jak zawsze jest Sylwia Przybysz. Z kim tu rozmawiasz? O, Artur Sikorski. Jak się obracaj? A kto tam śpi w ogóle? To jest Anshin? Nie, ja jestem w pracy, a tam śpi moja dziewczyna. A ja na pewno nie jestem z nią zaręczony? Właśnie... Nie, zaprosiłeś się tylko do wprowadzenia się, jak się kąpaliście w basenie. Możesz zaprosić do wprowadzenia się. Tak. Nie. Tak. No gdzie no? Jeszcze jej brakowało. Próbujmy jeszcze raz. No robię. Może teraz się zgodzi, bo... No zobacz, a ja się nie udostępnię łóżka. To od razu asekuracyjnie bez zdjęć. Na kanapę, no. Na co myślałeś? Zaprosiłeś sobie jakąś dziewczynę, która nie pozwala ci spać w twoim łóżku i że ja niby będę spać na podłodze. Ale ja jestem na wyczerpaniu, patrz, cały czerwony, poddenerwowany. Dziewczyna go nie chce, spać nie może, zabawnie. No i... O nie! Ja, o nie! No nie chcę mnie wpuścić. Ona tu jest! O i dawaj, teraz mnie na łóżko. Ona gdzie ona poszła? Weź ją obserwuj, bo ona pewnie do jakiegoś chłopa poszła właśnie. Ja podejrzewam, że ona do jakiegoś chłopa biegnie. Chociaż pa nad nią. Żartuj z Simem. Ty, gdybym był wyspany, to może to, wiesz, to by coś ten zaiskrzył. Dobra, leci, leci. I patrz, Ej, bez kitu mamy chyba kibelek zepsuty. Kliknij na kibel. A nie, ulepsz. To co można ulepszyć w kibel? Dać tam telewizor, no, czy... Zobacz. Samoczynne czyszczenie, ulepszona spłuczka i bidet. Ja jak gram z tym zawsze chcę to zrobić, zróbmy tak, żebyś potrafił coś zrobić. I... A co, nie potrafię? No. Ja chcę być graczem komputerowym, e-sport. Cicho. Nie, wyjdź z tego. Zostaw, ja chcę, żebyś majsterkowała. Bo ja chcę naprawić bidet zrobić. To mam tylko dla twojego bidetu nauczyć się majsterkowania? No nie no, przydać się w życiu. Co, bidet? Nie stać na to, pa. To jest tyle pieniążków, matko. O, tak, to stać! Przynajmniej oni nie tyle patrzą na nas i nie. Nieprawda, wszyscy już dawno by doładowali pieniądze. Nie, nikt. Prawda, kochani widzowie, macie tu ankietę, wszyscy dajcie znać. Pieniądze. Doładowujecie pieniążki czy nie? Jeszcze powiedz, że gdybyś mogła wybrać pomiędzy miliardem a pokojem na świecie, to... To byś kupiła sobie Bugatti Veyron. Kupiłabym sobie pokój na świecie. Kupiłabym sobie taki pokój, jakieś mieszkanie gdzieś. Ja to byłem dosyć. Czemu on... Proszę, daj mi spać. Myślałam, że to ona. Jaku ja biedny, popatrz, w tych klapeczkach taki biedny chodzę, różowe klapeczki takie. Popatrz, czy ci go nie żal, tego Jasieńka twojego. Dawno mi go było żal. Czy ci go nie żal? Słucha? Ale mamy brudne szafki. No. O Jezu, przecież jesteśmy na lepsze. Jakie pracujemy. Brudne szafki. Bo ja wymyślę, wymienię. Trzeba wymienić te szafki. A pokaż mi na te szafki jeszcze raz. Brudne są. Ale ty sterujesz teraz tą. Ojeju, po co ci ona? Przeszkadza mi w grze. A to... Po co ci ona? No, po co miłość mi w życiu? No, też zobacz. Pytanie. Teraz muszę siku szybko. Nie, teraz ja muszę kupić lustro. Nie pomalowaliśmy ścian. A czekaj, pokaż mi. A w ogóle mi nie pomalowaliśmy ścian nigdzie. Nie wiedziałam, że tak było. Nie wiedziałem, zarąbista. Ty, to jest torek. Zobacz szybko. Zobacz, kto to. No Thor, tylko... Akira Kibo. Właśnie tak myślałam, że to trochę... Pocałowałabyś i by się okazało, że to jakiś... Zmień Sima. Co ty chcesz, całą twarz zmienić? O Jezus, dlaczego brzydka? Czemu brzydka, no? Już nie mam takich włosów, nie mogę takich mieć. Właśnie, ej, to racja. Patrz. Wiesz, co jest teraz modne? Chwila, teraz. Taką myślą głowę. No jak Remuś.
Nie. Zmiany nieprzewidziane. Brzydki jest ten sim. Tak nie wygląda jak ja, ale już trudno, jest brzydka strasznie. Ludzie cię chcą. No nie wychodź, czemu ty ludzie? Ja lubię być, a później... My powinniśmy ci tu ścianę dać. Miłość, miłość za kopanem. Ciaparam, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Co myślisz? Co? O! Właśnie tak, właśnie tak. No nie jest do mnie podobna przecież. Patrzcie, tak wygląda Sylwia teraz, a tak po zmianach. 6.5 hours later. I to jest spoko. Kochani, zrobiłem herbatę w tym czasie, jeszcze poszedłem pobiegać. Byłem na siłowni przed chwilą, prawda? Ale w grze czy... Nie, w prawdziwym życiu, że gdy ty robisz pozostałe. Dobra, nikt nie uwierzy tak się. A co ty też o mnie myślisz? Co tam myślisz o mnie? Żarty z Sim. Każdy chce ze mną żartować. Tylko ona ma minę. Co się stało, że ona taka jest zawstydzona? Się posikała? Nie, teraz kogoś pojedzie. No i co z tego? Chcesz się wyprowadzić? Porozmawiam z nią w takim razie. Ja się wstawaj. Pora na męską decyzję. Podejść do dziewczyny. I teraz tak. Romantycznie. Obejmij, pocałuj i potem wymień się numera. No widzicie, SMS-a wybrali, gdybyście zauroczenie. Akurat nie byli w tym samym domu. Jeśli ona w tym momencie mi odmówi chociaż jednej z tych rzeczy, ona ląduje w domku z piecem, ewentualnie z basenem. Zobacz przy niej, jak ja wyglądam, jak... No pięknie. Nie, nie, najgorszy strój, dobra. Ona chyba się teraz nie zgodzi, patrz. Chyba nie ten charakter. Trzeba w takim razie być w życiu stanowczym. Takie jest życie, kochanie. No. Chodź tu, kochana. Relaksuj się, rozpal. Ty z kubaniutka nie chcę zamknąć drzwi. A teraz już nie wiem, proszę. Co się stało? Dobra, zapomnijmy o niej, już ona nie istnieje, okej? Okay? Bo jak ta się skrada tutaj. Idzie zagrać na gitarce, zobaczmy jak grasz. I ja się dopiero uczę. Ładnie, nieźle. Chopin od razu Chopinem nie był. Co tu można jeszcze ulepszyć w lodówce? Odświeżać produktów, wzmocnione drzwiczki. Ojej, na majsterkowicz się przyda. O, patrz, co płynie tam. I graj z ogniem. Serio? Ale ty jaka jesteś szczęśliwa, figofaga. Gdzie ty? Ty pracujesz coś? Na mój komputerek się trzeba złożyć. Słuchamy Janeczka. Janeczek, pa, za mundurem panny sznurem. Jak nie ta, to inna, prawda? Nope. Ja chcę ją wyrzucić. Powiem ci, że ona tu nie jest taki. Jak zaczęła jakieś teleportacje robić, jakieś dziwne, śmieszne rzeczy, coś z wampirami, to jeszcze przebolałem, bo myślałem, że z krucyfiksem będę spać elegancko. Tak jak mnie odrzuciła, to ja już bym wolał, żeby ona mnie zjadła. Będzie zadowolony. Tylko... Pasują do siebie. No. Ej, wiesz co teraz mi do głowy przyszło? Teoretycznie, skoro dało się ją przesunąć, to teoretycznie możemy... Znaleźć dziewczynę w ten sposób, ja to zrobię, ale... Znaleźć mi dziewczynę ja w ten sposób? Nie! Dziewczyna w życiu jest ważna. Ale co? Ja bym począł bez idola. Krzysztofa Krawczyka. Justina? Po co ci Justin? Jak ma, będziesz miał Krzysztofa Krawczyka. Powiedz mi, Krzysztof Krawczyk versus Justin Bieber. Co to jest w ogóle za wybór? Dobra, nie ma Krzysztofa Krawczyka, nieważne. Chciałam kupić sobie sprzęt. Co chciałeś kupić? Sprzęt. Sprzedam gitarę i kupię sprzęt. Ja sprzedałbym dla ciebie komputer. Ale tego nie zrobię, bo muszę mieć na tym grać z kolegami. Oh my god. Dobra. Poczekasz do gwiazdki, poczekasz do Mikołaja. Chciałam coś zobaczyć. Może sprzęt będzie. Taką bieżnię, mogę taką bieżnię tylko. Nie, dobra, już się uczę. A co z moim pokojem dla gracza? Muszę dostać co najwyżej nowy komputer. Kupujemy ci bieżnię. Nie mam dziewczyny, trzeba to świętować. Proszę, tak może być to stać? Tak. Albo w moim pokoju. To był mój prezent. No ale to jest... Nie można tak robić. Czemu? Bo brzydko wygląda u ciebie, masz brzydki pokój. O, brzydki pokój. Jak, czemu to się wszystko wiło? Ja to zrobiłam. Patrzcie, komakiem.
Proszę bardzo. Proszę. Na co? Nie, 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 nie wpisujemy. A może chcesz tableta? Pytaliśmy się widzów o niebo. Ładny, różowy. Janeczek, dobra. Janeczek dzisiaj zrywa się z pracy. Poczekaj. Zostaw, ja najpierw idę. Janeczek musi nowy komputer przetestować. Proszę, Janeczek. A patrz, jaki dumny. Idź. O, nowy komputer. Proszę bardzo. Co ty masz za strój? Jezu, ty mnie tak ubrałeś. Czemu pięknie? Czemu mam okulary? Pasuje do zieleni otoczenia. Jak się cieszę. Piwa. Do grań. Czemu ty on tak by... No poznać, jak ona wygląda. Za przełknięcie. Jeśli to będzie powtarzać się zbyt... Powiedz szefowi, że mam nowy komputerek, mam nie wpadł. A się nie przejął. No bo popatrz, jakiś szczęśliwy. Po co mu praca, jak ma nowy komputerek? Chyba chce się wyprowadzić, pogląda projekty domu. No może. Osiągnięto drugi poziom gotowania, Janeczek, patrz jaki kucharz. Raz, dwa, trzy. Uzupełnij sobie głód, bo jesteś głodna. Żeby... Jakbyś tyle ćwiczył, też byś była lepiej i siłownie. Ja i siłownia to jest jak... Ale brudna prysznic. Woda... Brudna prysznic. Woda i H2O, to jest to samo. Co myślisz o mnie? Żartuj, no tylko żartowiesz. O, budź kogo. Nie, kupiernie. Co? Co? Przestań, ale ja ciebie nie wyzywam. A kochanego, uroczego, męskiego, przystojnego, mistrza. Łóż to. Umówmy się, dzisiaj do się... od dzisiaj, od teraz Pan mówimy do siebie śpiewanie. Tylko ksywkami. Ja będę na ciebie mówić SysXXD, a ja będę Lew321. Patrz, śpiewa! Cicho, cicho, cicho. Źle śpiewa. Festiwal smaków jest. Oh my god. Bierzmy się na festiwal smaku. No, ale ty... Trochę cię nie lubi, ale... A, oj tam. Dobra, a ty... Ja chciałam jechać na festiwal smaków. A kto do pracy pójdzie? Nie kliknąłeś mnie na festiwal. Ale ty chciałaś do pracy iść. Nie chciałam. Chciałaś do pracy. Nie chciałaś, chciałaś się wolniej. Chciałaś na festiwal smaków przyjść? To... Kurde. Mam nie czuł. Ale mówisz prawie. Mówisz moją minę? O, mówisz masz. Proszę bardzo, kto tutaj wpadł? Cześć Sylwia, brakowało nam ciebie tutaj. Jest wkurzona, bo ktoś wysłał ją do pracy, ona chciała pójść na festiwal smaku. Chyba przez przypadek znalazłem dla ciebie idealnego kandydata. Patrz. Ten wąsik. Chcesz go? O, o, o. O. Co to? Ale co, ja mam go podrywać? No Sylwia, no nie podrywaj mną facetu. Czy już zagadałaś tutaj? Ale się dogadujecie. Czemu chcesz? Co to? Jak? Ej, wygląda jak ten z kabaretu, a nie mru. Lubię go, dobra. To dawaj. A ty zdolna teorio. On ma jakieś hiszpańskie korzenie. Ja w swoich simsach też go mam. I moja simka z nim była. A tymczasem co Janeczek robi? Janeczek, patrz gdzie Janek się udał. Do domu, cały ja. Co? Wstydzisz się Janeczka? No nie wolno się wstydzić. Patrz jaki szczęśliwy. O, i tylko do toalety skoczy i wraca na karaoke. No. A tu jak iskrzy. Kochana. Olu ma wąsa. No, on wygląda jak Sławomir. Kogo wybierasz? Sławomira czy Animy Rumru? Animy Rumru. Dobra, dawaj go podrywaj teraz sobie. No nie gadaj, że tak szybko go poderwiesz. 5 sekund już masz chłopaka. Patrz ile chłopaków cię otoczyło, patrz. 4 do wyboru. A tymczasem zobacz jak Janeczka życie miłosne wygląda. Kliknij 2 razy na niego. On się boi podejść nawet do dziewczyn, który zaprosił, no. Nie, czemu do niej akurat? Nie. A czemu nie do niej? Patrz. Tyły ma całkiem ładne. Dawaj. Patrz, styżyła się ze mną, proszę, mogę ją wziąć do domu, proszę, błagam, proszę, będę się jak nią opiekować. Jak zwierzątko, mogę ją wziąć do mogę, domu, proszę. Mogę, proszę, chciałbym mieć dziewczynę. Ale dziewczyny się nie bierze do domu. To co się robi z dziewczynami?
Mogę ją obrazić? Można się bić i można ją uderzyć. Albo ja nie, ja w sumie chcę być taki neutralny, tak jak w prawdziwym życiu. Ja nie chcę z nikim być wrogiem, wiesz? Chcesz ją uderzyć? Będzie śmiesznie, ciekawe co się stanie. Dobra, teraz grzej. No bo dobra. Przez nią nie miałam łóżka. Przez nią, dokładnie tak. Przez nią nie miałaś łóżka, przez nią nie mogłaś się wymyć i wykąpać to... na spokojnie. Tak, przywalić. Tylko uważaj, bo policjant jest obok. O, przyszła starość. Co wy się całujecie? O, czernie innego. Ona się obraziła, ona chyba cię kocha. O nie, ty się obraziłeś. O nie, nie, nie. A nie, nie na mnie. Miałaś się bić, a nie oczerpnąć, Janeczka. Jeku. Chyba się nie da bić po prostu. Chyba wiem, biłam się. A byłaś się w prawdziwym życiu kiedyś? Nie. Chyba, że z siostry to się liczy? Później ją napojem, szybko. Dobra. Czuj się teraz, później ją napojem, zostaw! Pyt! O nie, za szybko, przepraszam. Dobrze i tak. Uwaga, teraz kochani, uwaga. To na co czekaliście, wszystko. Nie całusy, nie dzieci, nie miłość. Walka. No walka, prawie jak KSW. Zarąbiście, ja na cię grób zdjęcia. No i elegancko, mamy uwiecznione. Może to nie... Selfiaka by sobie czasno. Dawaj, Janeczek, szybko. Taka okazja się zdarza raz na jakiś czas. Nie w tą stronę, no gościu! O nie. Jaki pajek, on jest słodki. Super. A mogę dołączyć się bez kitu? Albo was... Ja wiem, ja chcę was pojednać. Zdradź sekret, obejmij. Zobaczę, którą. O! Która się... Chyba już się posikałaś. Posikałaś się? Jeszcze nie. To szybko, do toalety. Koniec. Sikałaś i tak robię odwrotę. Co się stało, Sylwia, jeszcze raz? Przez ciebie. A my dziękujemy wam za obejrzenie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I Sylwia ma jeszcze dla was super informacje, ponieważ ruszył preorder jej najnowszej płyty. Pod tytułem... I w opisie macie link. Dziękujemy wam za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Pa, pa! Dobra, dzięki.